I nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi. No bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem Szósty i dziś pokażę wam ciekawostkę z nowej generacji Pokémon. Mianowicie, jakie Pokémony będziemy mogli wykluć z danych jajek. Są to pewnego rodzaju domysły, lecz myślę, że w znakomitej większości się sprawdzą, ponieważ bazują na informacjach z aktualnej wersji, czy też generacji Pokémon GO, w którą gramy. Jednak zanim to, oczywiście dziękuję za każdą łapkę, komentarz oraz suba, ponieważ dzięki wam kanał wczoraj przebił ponad 5000 subskrybentów. Także bardzo serdecznie witam każdego po kolei i kolejnym celem jest podwojenie aktualnej liczby, więc dobicie do 10 tysięcy. Każdy like oraz komentarz nas do tego przybliża, więc mam nadzieję, że zostawicie teraz tutaj pod tym materiałem takiego soczystego lajka. Tymczasem przejdźmy już do odcinka. Warto zacząć od tego, czy mamy zmiany w samych jajkach. Tak jak bardzo dobrze wszyscy wiemy, jak na razie dostępne są trzy rodzaje. 2-kilometrowe, 5-kilometrowe oraz te najlepsze, które chciałbym ciągle każdy, czyli 10-kilometrowe. Istety lub niestety nic nie zapowiada tego, abyśmy w drugiej generacji użyli jakieś nowe jajko. No niestety, tak to bywa. Jednak zawartość samych jajek zmieni się i to zdecydowanie. Zresztą spójrzcie sami, zaczynamy od najsłabszych jajek, czyli od 2-kilometrowca. A więc najsłabsze jajko. Jednak czy Pokémony, które będą mogły się z niego wykluć, są aż tak słabe? Szczerze mówiąc, ja narzekał nie będę, bo znajduje się tutaj chociażby Chikorita, którą osobiście bardzo lubię, lub Togepi, więc mi takie coś jak najbardziej odpowiada. Następne w kolejności jest oczywiście jajko 5-kilometrowe. Nie będę opisywał tutaj każdego z Pokémonów, bo to by zajęło naprawdę kupę czasu. Jednak tak jak w poprzednim jajku, myślę, że każdy znajdzie dla siebie parę ciekawych Pokémonów, które go na pewno zainteresują. I na sam koniec oczywiście najlepsze rarytaski z jajka 10-kilometrowego. I tutaj Pokémon, który od razu rzucił mi się w oczy, był Elekid, którego naprawdę chciałbym trafić i jak najszybciej będzie się to dało. Tymczasem dajcie znać, jakie Pokémony wy chcielibyście trafić z tych nowych jajek, które będą w przyszłości, bo tak naprawdę nie wiadomo jeszcze dokładnie, nie jest przedstawiona data, kiedy wejdzie druga generacja, także dajcie znać, który Pokémon się wam najbardziej spodobał. Tymczasem trzymajcie się, cześć! Zostawiam resztę pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lat.